zaraz, a co to za dziura tutaj się pojawiła? Jej wcześniej nie było. Tutaj mamy plac zabaw na naszej pięknej wiosce i tutaj się bawimy. Normalnie i dorośli, i młodsi, ale czekaj, czemu tu jest dziura? Ktoś mnie woła? Co jest, Gane? Livia, co jest? Czemu tak szybko biegniesz? Co tobie, jak szybko biegnie? Livia, co się dzieje? Słuchaj, poczekaj. Co się stało? Jak szybko biegłaś? Słuchaj, to jest mega dziwne. Tam są jakieś ogromne dziury, takie ogromne. Jakie dziury? Ej, właśnie, a widzisz tą dziurę? Tutaj też jest jakaś dziura. Ej, dobra. Tam też są takie. Chodź, zobacz, szybko, zobacz. Jest więcej dziur? Ale zaraz, my żadnych dziur tutaj nie robiliśmy. Nasza wioska jest normalna, bez dziur. Szybko. Ale to jest mega dziwne. Dlaczego jest taka wielka? Dobra, już biegnę za tobą. A wy kliknijcie łapeczkę w górę szybko, widzowie. A ja podbiegnę, ścigamy się do Livii. Kto będzie szybszy ode mnie? Czy ty klikający łapeczkę w górę pod tym filmem, czy ja biegający? Dawajcie, 3, 2, 1, teraz szybko biegniemy. Go, 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 go. Biegnę, Livia. Tu jest. Na dziurę. O lol, jaka wielka. Ej. No chodź zobaczyć tamte, to się dopiero zdziwisz. Mega dziwna sprawa, czemu tu jest takby dziura, ale patrzcie, tu jakby na środku zostawione jest, a tu jest, czekaj, czy jakby tu nie była jakaś stopa czy coś? Ej, zaraz, mi te dziury wyglądają na podejrzane, bo patrzcie, jakby ktoś nadepnął w to i te bloki by się spłaszczyły i tam dziura normalnie też tylko jest większa. Czekaj, a gdzie widzisz jeszcze kolejne, Livia? No chodź, zobacz. Okej, idziemy za Livią. Livia ma podobno jeszcze jakieś kolejne. Dziwna sprawa, bo my dziur nie robimy i kto by... Ale przecież to nie są takie dziury na wykopanie, czy tam, wiecie, jakieś dziwne. Ale, one jakby ktoś jakby stał. Czekaj, podbiegnijmy sobie tutaj do Livii. Biegniemy szybko za nią zobaczyć dokładniej. A wy też pamiętajcie o subskrypcji. Zostawcie subika. O, tutaj skarpeta jest na subskrypcji. Zostawcie subika! Pamiętajcie o subskrypcji i fajną skarpetkę też mam na moim sklepie i fajne bluzy z My Slow Team. Zapraszam pierwszania w opisie. A uwaga, do każdego zamówienia tutaj patrzcie, pokazuję wam teraz, jest Sebek i normalnie jest jego twarz pokazana, jest jego autograf, też jestem ja. Do każdego zamówienia wrzucam zdjęcie z autografem i dzisiaj będę pakował paczki specjalnie dla was. Dzisiaj to ja będę pakował paczki, jakbyście chcieli, jak zamówicie dzisiaj, to dzisiaj ja to spakuję. Ja będę brał wszystkie rzeczy, normalnie składał je i do was pakował. Jeszcze folię wkładał, czekaj, nie mam folii, bo ja tam mam za drzwiami. Ale dobra, będę dzisiaj pakował, więc śmiało wpadajcie na sklep smysl.pl, Smysl Team. A teraz idziemy i zobacz. Co to za wielka dziura? Co jest, Livia? A czy wiecie, że coś nowego wleciało na sklep smysl.pl? Jeśli nie wiecie, to ja wam powiem, bo wleciało nowe zdjęcie ze Sebkiem, jego autografem. Już jest, nowe zdjęcie z autografem Sebek i Smyslo, dołączane do każdego zamówienia na sklepie smysl.pl. Twarz Sebka jest pokazana na zdjęciu wraz z jego autografem po złożeniu zamówienia. Wbijajcie sprawdzić na sklep smysl.pl. Twarz Sebka oczywiście jest pokazana na zdjęciu. Tu jest obok druga. Ej, dobra, ta dziura jest bardzo, ale to bardzo wielka. Ej, dobra, tamte dziury to były malutkie, ale te dziury są obok Smilandii, dosłownie tu już przy budynkach, przy twoim domu to jest bardzo blisko. No właśnie, wiem, dlatego się martwię. Ej, patrzcie, to jest... Ale zaraz, te dziury wyglądają mi na podejrzane. Czekaj, jedna jest po lewej duża, po prawej druga też. Zaraz, podejdźmy bliżej. Ej, i tu coś jeszcze są czerwone plamy, jakby to były od... od tych stopy, że on się pokuł i może się skaleczył. Jest czerwone plamy są tutaj. Idziemy dalej. Ej, zaraz. To mi coś wygląda. Czekaj, czy on by... Ej, czy to mi nie wygląda normalnie jakby na stopę? Widzicie, tu jest jedna... ślady stóp. Czekaj, tu jest jedna stop... Ej, zaraz. Mam pomysł, wejdźmy na górę. Sprawdźmy to z góry. Wejdźmy na schody i zobaczymy to z góry. Są tu jakieś ślady, jakby ktoś stanął, ale kto normalny miałby duże ślady? Kto normalny miałby taką wielką stopę, żeby tu stanąć? Nie, czekaj, to nie jest niemożliwe. Przecież takich śladów wielkich w Minecrafcie nie ma. Patrzcie, normalne są takie małe, takie bloczki, widzicie? Takie bardzo małe, a to jest takie wielkie, ogromne. Więc to jest niemożliwe. Zobaczcie moje stopy, jakie są małe. Widzicie? Takie malutkie stopy, jak ten bloczek. A tutaj są takie wielkie. Przyszedłbym tu się zmieścił ze 100 razy. Wejdźmy na górę, Livia. Zobaczmy. Dawaj, Livia, wspinaj się. Livia już tam jest dobra. Blisko. Dawaj, zobacz, pokaż, w sensie powiedz, co zobaczysz. Uwaga, biegnie. Ciekawe, czy ona będzie w szoku. Patrz, jak wysoko biegnie. No, spójrzcie, zacz. I co no widzisz? Nie! Co widzisz? Stopy! Wielkie? Takie duże? Gigantyczne wielkie, są? Wielkie, ogromne stopy z wielkimi paluchami. Okej, szybko wchodzimy na górę, zobaczyć, jak to z góry wygląda. Szybko, ej, to jest mega zobacz, tajemnicze. Zobacz, jakie wielkie knykcie. No, patrz, jakie knykcie. Co to knykcie? Nie rozumiem. Paluchy. Uuuu! Ale wielkie, to są gigantyczne ślady stóp!
Jo! Ale, ogromne są. Ale kto by tutaj stanął stopami tak wielkimi? Przecież ta postać musiała mieć taka wielka, taka duża, jakby stanęła na nasze Ej, budynki nasze rozwalone! Budynki nasze rozwalone są, bo nie! To, ej, on stanął i normalnie przeciął budynek na pół! Budynki są przecięte na pół, on depnął na nasze budynki i zostawił ślady! Normalnie są wielkie, gigantyczne ślady stanięte jakiegoś giganta, nie wiem, cyklopa, co to kurde jest? Trzeba podejdźmy bliżej, to sprawdźmy, musimy to dokładnie sprawdzić. On nam normalnie domy przeciął w pół, bo nadepnął nam w domy, ale jazda ty... A jak mój dom rozwali, ja nie chcę! No twój jeszcze dom jakiś żyje, ale patrzcie tutaj, jest normalnie przecięty w pół, jakby na nich stanął lekko stopą i normalnie zniszczył, zdeptał. Widzisz to? Normalnie zdeptany. Ej, dom jest przecięty w pół, jakby na niego po prostu stanął i się w połowie przeciął. Zdeptany. Patrzcie, normalnie jedna połowa domu jest, tak widzicie, a drugiej nie ma. On nam zdeptał domy. Dobrze, że na nie naszą smak... O nie, tęczę te zdeptał, tęcza jest urwana. Kawałek wioski nam zdeptał. O kurde, kto to by mógł być? Taki wielki? I tutaj też kolejny domek. Ja się boję. Chodźmy, podejdźmy bliżej. Masz jakiegoś kilofa albo łopatę? Potrzebujemy coś do kopania, Livia, bo przynieść z domu mam może... chwila. Dobra, okej, Livia sobie ogarnia. Możesz przynieść z domu. A ja idę sprawdzić, musimy normalnie jak detektyw. Teraz musimy zobaczyć i sprawdzić te ślady. Są jakieś czerwone plamy, czyli jakby on się skaleczył i zostawił tutaj swoje te czerwone plamy ze stóp. A teraz czekajcie, sprawdźmy dokładnie. Czekaj, tu coś jest. O fuj, tu jest jakieś białe, co to jest? Ej, dobra, to mi się czekać. Wykopię, to zobaczę nazwę. Czekaj, uwaga, kopię. Ej, znikło. Ej, to może była jego kość, czy co? Albo jakieś resztki kości. Masz kilofy? Okej, musimy to przekopać i zobaczyć dokładnie. Weź kilofy za mną. Musimy to dokładnie sprawdzić. Czekaj, tu jest jakaś dziura? Nie, dobra, myślałem, że coś tutaj nie, tutaj nic nie ma. To sprawdzamy dokładnie te ślady. Może on coś zostawił w tych śladach tajemniczego albo nie. Czekaj, przejdźmy z tej strony. Tutaj też nic nie ma. Sprawdzamy dokładnie te całe ślady stóp dookoła. Tutaj też nic nie ma. Dobra, idziemy. Masz kilof i łopatę. Okej, daj mi kilof i łopatę, przykopiemy, sprawdzamy. Dobra, ja się biorę za tą stopę tutaj, ja się biorę za to, a ty się bierz za prawą. On tak nadepnął na to, że nawet tu jest węgiel. Patrzcie, normalnie możemy wykopać sobie węgiel i mieć z tego węgiel. Jest jakiś pożytek, bo możemy sobie normalnie kopać jakieś różne rzeczy. Nawet tam na przykład mamy żelazo nawet, patrzcie. Jest ruda żelaza, widzicie? Może tu będzie ej, tu diamenty są? Nie wierzę. Nie, to jest jakieś ore. Co? Nice low! Co, Livia, co? Tu coś jest, chodź, gdzie zobacz! Gdzie jest, że Livia mnie woła? Co się stało, Livia? Co jest? Chodź tu, do stopy! Dobra, woła mnie Livia, podejdźmy szybko, podbiegnijmy. Coś jeszcze znalazłaś, czy co? Czekaj, podejdźmy. No tu coś jest. Jak one są wielkie. Dobra, podejdźmy. Co znalazłaś, coś w palcu? Co to jest? Wykopałam tu. Co to jest? I zobacz. Ej, tu jest jakaś... I tam coś jest. Tu jest jakieś przejście. Ej, w tej stopie normalnie w palcu jest jakieś dziwne przejście. Sprawdzamy to Livia, czy nie? Idziemy może na dół? Może miał drzazgę. No nie wiem, może drzazga. Ej, może wbił drzazgę czy coś? Teraz spróbujmy. Uwaga, wskakuje tam. Trzy. A wygnij czapeczkę w górę, a my skoczymy, bo Livia pierwsza wskoczy. Dziewczyny mają pierwszeństwo. Ja się boję pierwsza. Dziewczyny mają pierwszeństwo. Kliknij czapeczka, zepchnę Livię. No Livia, czekaj. Klikaj czapeczki. Livia. No nie! Po! Nie trafiłeś. A, kurde. Leci, jest! Nie! Poleciała! Dobra. Jak tam żyjesz? Smajslow! Ratunku! Pomóż mi! Chodź tu szybko! Co się dzieje? Już lecę! Co się dzieje? Szczury! Ile tu szczurów? O fuj! Szczury tu są! A masz ty szczurze brzydki! Jaki wielki szczur gigantyczny! O nie, Livia, nie lubisz szczurów! O nie, biedna Livia! Szybko, dziewczyny nie lubią szczurów takich wielkich! Zostawcie dziewczynę moją! W sensie koleżankę, przepraszam. Koleżankę moją, Livię! O masz! Pół dostaję! O nie, kolejny szczur! Jakie tu są wielkie szczury! Co jest one grane? Są ogromne! O masz! O nie! Ich jest jeszcze więcej! Musimy pokonać wielkie zmutowane szczury. One musiały się zmutować normalnie. No, kilofę musimy. Czekaj, a masz z kilofa. Bum, dostaję na głowę. Dobra, rozwaliłem. Ej, wpadliśmy do jakiejś wielkiej dziury i tutaj normalnie to jest od stopy. Czekaj, co mamy teraz zrobić? Tu są jakieś drzwi dalej, okej. Jest jakieś kolejne przejście, jeszcze jeden szczur został. A masz, pum, w łeb dostał. Leżeć! Leżeć powiedziałem. Dobra, idziemy teraz dalej. Słyszałem jakiś dziwny dźwięk w tle. Mamy jakieś drzwi. Boję się ich otwierać, bo nie wiem co... Co to jest? Ej, dobra, może lepiej zamknę? Livia, wchodź tam! Ja chcę do domu, nie, Smajslow! Wchodź tam, Livia! Ała! Smajslow, ratunku! Ja mam tylko kilofa,
Ja już się dajcie ratować, dobra. O masz, zostawcie moją koleżankę Livię! Co to za potwory jakieś dziwne, zmutowane? O masz ty, potworze jeden, w łeb dostaje, pum dostaje. O masz, jeszcze ten, dobra, jest, rozwaliliśmy, super. I teraz mamy, czekaj, jest tak coś napisane. Jest napisane pomocy. 5 plus 21, strzałki na dół, klucz złoty. Okej, musimy rozwiązać zagadnienie matematyczne, czyli... Ja wiem. Ile to jest 21 plus 5? Ile, Livia? Ile? Naliczy. 25. 26! Źle! 26 to będzie, czyli 19, tu jest 20... 26, uwaga, klikam 26 i... Tak, dobrze, mamy klucz, zdobyłem. Ha, ja dobrze odpowiedziałam, ale ja źle. Dobra, idziemy teraz sobie tutaj zobaczyć. Uwaga, otwieramy. Pum. A mamy przejście dalej. Co tu się robi? O nie, teraz będzie parkour nad lawą. Musimy skakać, Livia, nie wpaść do lawy, bo pod nami jest lawa. Co tu się dzieje, proszę państwa? W tych wielkich śladach, stopach normalnie dziwne, zagadkowe rzeczy są. A musimy zrobić szybko parkoura. Przechodzimy teraz, tylko nie wpadnij do lawy, bo padniemy, a tego byśmy nie chcieli. Hops, hops, dobrze mi idzie. Teraz tutaj. Teraz tu sobie przejdę. O, szybko O, ale bym się pośliznął. Wskoczyłem, jestem pierwszy. O, Livia też szybko, dobrze. Uważaj. Myślałam, że wpadnę. Idziemy sobie dalej. Teraz sobie zobaczmy kolejny parkour, ale musimy robić tutaj dosłownie tuż nad lawą. Musimy szybko przeskoczyć. Dobra, przeskoczyliśmy bardzo szybko. Idziemy dalej. O nie, kolejne potwory. Prawie bym wpadł. Ej, co jest? Ten potwór skoczył. Jak on potrafi skakiwać? Co jest? To jest jakiś kangur? Lol, teraz mamy jakieś tam dalej przejście, są jakieś skrzynki i jest coś dziwnego. O nie, kolejny potwór, one normalnie skaczą na to. Jak to możliwe, te potwory potrafią skakać? Kurde, szybko, uważaj. O nie, trafią mnie. Spadnę zaraz. Spadłem, trafią. Ej, one się skaczą normalnie. O nie. Wszystkie się wróciły, potwory z tymi. Kurde, padajcie, pum, na głowę, na dynkę. Masz, nawalam w niego. Masz. A ty? Kurde, ile ich tu jest, no. Brzydki potworze, sio. A masz, pum, nawalam w nich. Pum. Nawalam w nich cały czas, ale nie chcą paść, skubańce. Ile? O nie, zaraz padnę. O nie, padam. Nie. Pomóż mi szybko. Jedno serduszko, kurde! Dawaj! Jest! Przeżyłem na jednym sercu! Lul! Zostawcie moją... Uważaj, szczur za tobą! O masz, dobra! Na jednym serduszku! Na jednym serduszku przeżyłem, serio! Ej! Montażysta, weź przybliż to jedno serduszko. Kolega wam tu przybliży normalnie. Na jednym serduszku przeżyłem, nie? Jedno serce miałem, jakieś się to wytrzymałem. Dobra, a widzieliście moją twarz? Normalnie... Zagryzłem zęby i ten, nie? Lol. Ale Livia mnie uratowała, ty jesteś dzielną dziewczyną, ty. No raczej. Ona mnie teraz uratowała, ja wcześniej ją, teraz ona mnie. A mamy jakieś dziwne skrzyń... Ile tu złota! Ej, bierze? Wow. Nie wiem, czy to pułapka, nie wiem, czy możemy brać, bo to nie nasze złoto. Wyjęłam miecz. Nie wiem, czy to nie nasze złoto, nie wiem, czy tak powinno. Nie powinno się ogólnie kraść, a to nie nasze, ja bym tego nie brał. Bo to może być pułapka, zasadzka, nie bierz tego. Tu są w ogóle jakieś klucze włożone do środka. Nie, Livia, coś narobiła, uciekaj! O, tu jest jakiś teleport, o nie. Livia, uciekaj szybko, bo zaraz to wszystko spadnie. Idę z tobą. O, co się dzieje z ekranem? Ej, te po nas! Dobra, my chcemy wyjść. Co to jest teraz? Mamy... Jakie to dziwne. Ej, czemu te bloki są podnoszone do góry? Tak się w Minecrafcie nie dzieje. Tepnęło nas do jakiegoś... Ej, tam widzę wyjście. Jest wyjście z tunelu, czyli z tych wielkich stóp. Dobra, ciekawe, co tam będzie. Musimy tam przejść do samego końca. Okej, jest tam trawa, jest tam wyjście, ale jak to mamy przejść? Ja do tego lepiej tego nie dotykaj, bo to coś jest zielonego. I czekaj, jak my mamy to przejść? Mamy po tym skakać? Jo! Jak po tym skakać w ogóle? Jak to przejść? Co jest? Tu spada! Patrz! Normalnie się znasza na dół. Jak to klikniesz, to się układa. Jak w to klikniesz, to się układa. Patrz na to. Jaka technika. Lol, normalnie to jest zaprogramowane jakoś. Patrzcie, jak klikniemy w ten blok... Czekaj, muszę przeskoczyć. Jest, przeskoczyłem. Jak klikniemy w to, to normalnie to się zniża samo. Ale jazda, ty. Dobra, idziemy teraz tu, przeskakujemy, klikamy. Bo mi się zniża, patrzcie, jak to działa. Teraz tutaj wskakujemy, klikamy. I bum, jest, kliknięte, przechodzimy, przeskakujemy, jest. O nie, jeszcze padnę na koniec. Dobra, idziemy. Co tutaj jest? No nie wierzę. Mamy gdzieś tam przejść? Zaraz, to nie koniec? Ja chcę wolność. Ej, dookoła nic nie ma, pustkowie dosłownie. Gdzie jest nasza wioska Smilandia, się pytam. Mamy tutaj jakąś metę start. Czekaj, czy to jest do przepłynięcia? O nie, musimy płynąć motorówkami. O, a ja pływać się za bardzo nie umiem. A ty, Livia, umiesz? Będziemy musieli teraz pływać. Z rękawkami. O nie, dobra, okej, czyli musimy się chyba ścigać, mi się zdaje. Dobra, mam nadzieję, że jak po tym się prześcigamy, to wtedy trafimy do Smilandii. Okej, czyli teraz będzie wielka jazda, ściganie się. Dawaj, Livia, siadaj. Wsiadam w ogóle, tak. Okej, Livia też koło mnie i teraz się ścigamy na motorówki. 3, klikajcie opeczki w górę. 2, 1, Smile Snow Team! Jak się tym steruje?
będziemy, nie wiem! Wow, ale wyskoczyłem! Wow. Uważaj, Livia! O nie, Livia! Wow. Livia utknęła, dobra, płyniemy, płyniemy, jadę! Ziu, jakie ściganie, patrz jak szybko! Wow, ale podskoczyłem! Co się dzieje, proszę państwa, jak ja płynę tą motorówką? Musimy się ścigać, jestem na prowadzeniu Livii. Gdzie jest Livia? Gonię cię! Livia goni, Livia jest z tyłu. Ha, Livia jest z tyłu, jestem pierwszy. Dobra, płyniemy dalej, muszę to wygrać. Ziu, jak podskoczyłem, ej, to jest ciężkie ogólnie, bo nie możemy wypaść. Musimy uważać na wypadnięcie. Zapłynę teraz lewo i skręcam w prawo, dobrze. Teraz znowu w prawo. Ziu. Teraz tutaj. Skaczę! Jeszcze wyżej, dobra. Dobra, spłynę, aż mi nogi normalnie, co jest, nogi mi wystają. O nie, w lewo skręt! Oj, by prawie jeszcze w ziemię, tu jest większa wyskocznia! Wow! Ale wyskoczyłem, Livia jest tuż za mną. Nie, Livia jest po lewej. No nie, ja znowu na płotka. Livia nie może, ciężko ma do przejścia. Ja będę pierwszy. Oj. No jeszcze raz wyskoczyć trzeba. Psiu! Dobra, teraz tutaj lecimy na lewo. Skręt szybki na lewo, teraz skręt szybko na prawo. Psiu! Jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej! Wow! Czym tylko nie wypadł z tego, jak ja podskakuję, jak kangur jakiś. A teraz na prawo przelatujemy, teraz na lewo, dobrze, teraz tu. Patrz, będę pierwszy, ej, tam coś na końcu jest, lol. Co tam jest na końcu? Na szybko płyniemy, wrzuta, skręcamy w lewo, dobra, zaraz będę przy samej mecie. I wygrywam z Livią! Jeszcze wyżej! Ziu, jak ja skaczę! Jestem pierwszy! Za pierwszym razem dałem radę! Yes, my slow team! Ha, a Livii nie ma. Ej, idziemy tam zobaczyć do mety, tam coś jest wybudowane, teraz szybko podbieg... Ej, Livia, Livia od nowa XD. Co się stało, no. Działo, Livia? No bo ja na płotkach wylądowałam już dwa razy. Dobra, Livia nie dała rady, ale ja byłem pierwszy. Idziemy teraz sobie zobaczyć tutaj. Mamy chyba tam jakąś metę, musimy podejść do środka, zobaczmy. Może tam, tam jest jakaś wioska. Dobra, idziemy to szybko sprawdzić. Musimy jakoś wrócić do Smilandii. Te stopy były mega dziwne, nie? Nigdy w ślady. Ale w ogóle, kto to był tymi stopami? To jest ciekawe, nie? Kto zrobił te ślady wielkie? Dobra, idziemy. Zobacz, to potwór. Idziemy, jakieś jest wejście. Jest wejście do środka. I uwaga, kto będzie w środku? Wchodzimy, patrzymy i... To wielki gigant, jakie ma wielkie stopy. To on jest. Jakie wielkie. O, jaki wielki to gigant jakiś. Nie wiadomo, kto to, cyklop. Jakie ma wielkie ręce. Patrzcie na to. Jest ogromny. Jakie wielkie stopy. I to jest jego mieszkanie? O lol, o, co to za potwór jest? Livia, uważaj. On ma wielkie stopy, on tymi stopami narysowanie by mógł zgniąć tak, normalnie na sekundę, nie? Tu ma jakieś swoje rzeczy, ale to są rzeczy takie małe, co w ogóle tu ma za rzeczy? Czy on serio śpi na taki mały fotelu? Ej, myślisz, że potrafi skakać na tej trampolinie? On nam kradnie wszystkie rzeczy normalnie z wioski i tutaj daje chyba. Czekaj, dobra, lepiej tam przy niej wychodzić, chyba nie, nie chcemy, on się nie rusza na razie. Uważaj, Livia, bo zaraz może się ruszyć poważnie. Czekaj, o, obracę się, o nie, mówiłem właśnie o tym, nie, uważaj, bo on będzie nas chciał znieść, nie, ruszę stopami, czekaj, szybko, być, ej, zostaw mnie! Szybko, to jest zakrzaki, dobra, schowałem się. Czekaj, on chodzi, on próbuje podejść. Ona chce jakby zdeptać tymi stopami. Nie, zostaw mnie, nie deptaj mnie, proszę, nie! Zostaw mnie! Fuj! Ale śmierdzą! Umyj te stopy śmierdzące swoje! Zobaczcie, jaką mam fajną bluzę! Wow, co jest? Co się pojawiło? Co tak tutaj miga? Wow, na moich rękach to jest? Widzicie to, widzowie? Kliknijcie, zobaczcie. Ale to się świeci! Wow!